Witam w kolejnej części pomorskich wykopków, w tym, bo dzisiaj jestem na swoim terenie na Pomorzu. Wybrałem nietypowe pole, bo przy drodze, ale często je mijam, więc postanowiłem, że je przekoszę, zobaczę, co to z tego wychodzi. O, chyba się coś wyszło, jakiś guziolek. Tutaj częściowo przekoszona, tutaj taka ustawiona. Wykorzystam ten moment. Pierwszy pancik, czyli jakiś guziolek, szkaciowiec jakiś. O, jest, pierwszy pancik jest. No dobra, lecimy dalej. Ciekawy sygnał. Za wysoki ton. Niedoświadczenie robi swoje. Za wysoki. Na fajny fant. Jestem rozczarowany tym poletkiem. Same dziwne rzeczy mi wychodzą. To same śmieci, puszki, druty. Tu coś ułowionego prawdopodobnie jeszcze teraz. Jakiś odważnik, czyli co, ciężarek czy coś. Ciężkie. Nie mam pojęcia. Nie wiedział, niech ktoś powie, nie poda. Takie ciosane zbyt nie jest. Wygląda jakieś ze współczesnego. Bardziej żelaznego chyba widzicie. Tak. Jakiś hak. Ale kurde, pogoda jest więc idealna. To jest kolejny taki haczek jakiś. A, oczywiście. Chyba. Same śmieci złożą. Nie, ciekawe pole sobie. A kuźnik. No
słabe pole, tylko 50 fenoli aluminium. Tak, trochę z tyranu. Kurde, ale wreszcie jakaś monetka wyskoczyła. Nie ważne jak, ale coś. Szkoda, że taka z tyranu. Ale zawsze coś. Niespodzianka, kolejna monetka albo guzik. A guzik. Karciowiec. A miałem wielką nadzieję na monetkę fajną. No nic. Drugie pole skoczę na szybkości. Przynajmniej będę wiedział. Przynajmniej pierwszy raz na pole jestem. Czemu mi jedzie te polecenia, mi jedzie to? Guziolek. Nie, moneta. Przynoszę guziol. A, perelek. 2 złote. Zobaczymy w którego 75. Tak. No tak czy siak. Jedne pole straszne. Te moje fanty z tego pola nie widzą dwóch leciowców, na którą mam osobną kieszonkę w torbie w galetówce. Nic, idę na następne pole, może wyjadę parę kilometrów stąd dalej, zobaczymy jak będą efekty. No i nie odchodzę dalej, kolejna monetka wyszła. Też perelek, prawdopodobnie ten sam gościu sam to zgubił, bo właśnie to co widać jest świeży zakopany rzek. A tutaj obok. Akurat na odchodne. A nie, to nie, 2 grosze współczesne to nie będzie. To nie będzie ten sam pan. Dobra. Kupone. O, już pierwszy fantik. Pierwszy fant już. Coś okrągłego. Coś to za monetka. Coś bez sreberko. Silver groszem. Oczywiście. 28. Tylko 1828. No patrzcie, jedna poletka już seberki witało. Aby to nie był zły znak, że pierwszy fantik nie już jest. Nadchodzą czarne chmury. Jak to wygląda? Tutaj tak ładnie, a tutaj tak mówię, tak nachodzą sobie. Szkoda, tam by nie padało. Takie duże pole. Ja dopiero jednego fanta tu znalazłem. Oprócz trzech śmieci jeszcze, których oczywiście w filmie nie zamieszczę. Jeszcze jakaś młotka by się przydała jedna. Łóżka, tam ostro wygnieciona. Chyba
trzeba się zmywać, bo coś tu mi pokrypuje. Klucz. Trybić, czy to to jest? Nie, jakieś napisy, czy to jest? To jest zdobienie.